witam Was serdecznie ze Słowacji, a dokładnie ze Słowakia Ring, gdzie przyjechałem nie tylko jako dziennikarz, ale również jako kierowca wyścigowy. Kierowca wyścigowy zaproszony przez Kia, aby wystąpić na czwartej rundzie Kia Platinum Cup, odbywającej się właśnie na tym torze. I postaram się Wam pokazać w tym filmie, jak takie wyścigi wyglądają od środka. Początek trochę faktów. Kia w Polsce z wyścigami jest związana już od 10 lat, a Kia Platinum Cup to mistrzowska seria wyścigowa ukierunkowana głównie na młodych i początkujących zawodników. Ma na celu umożliwienie im postawienia pierwszego kroku w świecie wyścigów samochodowych, a przy tym nie opróżniając do zera ich portfela, ale o kosztach opowiem Wam później. Zanim jednak przejdę do przebiegu całej imprezy, poznajmy samochód, którym będziemy się ścigać. To mój samochód stoi za mną, przygotowany specjalnie dla mnie. I na początek trochę specyfikacji. Silnik 1.2, 100 koni mechanicznych. Być może nie robi to zbyt dużego wrażenia, aczkolwiek te samochody ważą niecałe 870 kg, co powoduje, że na tonę przypada ponad 100 koni mechanicznych i to czuć. Ja jestem po pierwszym treningu i to auto już na pierwszym zakręcie bardzo mnie zaskoczyło. Nie wiedziałem, że samochód z przednim napędem może być tak nadsterowny. Prawie cały łuk przejechałem bokiem tym samochodem, a to wszystko przez to, że auto z tyłu nie ma prawie nic. To wszystko sprawia, że auto rozpędza się do setki w około 8 sekund, a prędkość maksymalna to 190 km na godzinę. Aby w tych wyścigach liczyły się głównie umiejętności, wszystkie samochody mają taką samą specyfikację, od układu wydechowego, podolotowy, aż do rodzaju i marki klocków hamulcowych. Nawet rozmiar i marka opon jest ściśle określona w regulaminie. Imponujące. Dość teorii, pora zająć się przebiegiem zawodów. Pierwszy dzień, jak już wspomniałem, to dwa darmowe treningi organizowane przez Kia, które trwają po 30 minut każdy. Właśnie w tym dniu zarówno zawodnicy, jak i mechanicy mają czas na jak najlepsze przygotowanie i dostrojenie swoich samochodów do zawodów. Kolejny dzień to już dzień kwalifikacji, które podzielone są na trzy etapy. W pierwszym biorą udział wszyscy zawodnicy zgłoszeni na daną rundę. Do drugiego dostaje się już tylko najlepsza piętnastka. Natomiast w trzecim startuje już tylko najlepsza dziesiątka, walcząc o najlepsze pozycje startowe. Ostatni dzień to już dzień zawodów, w którym odbywają się dwa wyścigi główne po 12 okrążeń każdy lub maksymalnie po 30 minut. Zanim jednak zaczną się oficjalne części, najważniejszy jest briefing, który jest obowiązkowy dla każdego kierowcy biorącego udział w zawodach. To właśnie tutaj omawiane są wszystkie najważniejsze zasady dotyczące wyścigu oraz toru, ponieważ każdy obieg różni się od siebie szczegółami. Przykładem jest chociażby procedura rozpoczęcia wyścigu na sygnalizatorach. Na jednym torze pojawiają się po prostu zielone światła, a na innym, jak chociażby właśnie tu, na Słowakia Ring, sygnałem do startu jest zgaśnięcie wszystkich czerwonych świateł. Myślę, że po takim wykładzie pora wreszcie się pościgać. Na początku tylko z czasem. Jestem po pierwszych kwalifikacjach, no i niestety nie udało się dostać do kolejnego etapu. Brakło mi niecałe 1,5 sekundy, aby być w tej najlepszej piętnastce. Teoretycznie 1,5 sekundy to niedużo, ale patrząc z perspektywy wyścigu jest to przepaść. Sam w sobie liczyłem na nieco więcej, aczkolwiek kierowcy na torze bardzo szybko to zweryfikowali, ponieważ poziom jest naprawdę wysoki. Oni spędzają z tymi samochodami bardzo dużo czasu. Ja do auta wsiadłem wczoraj pierwszy raz, spędziłem w nim tak naprawdę 60 minut. Na torze jestem również pierwszy raz, więc patrząc na to na zimno, tak naprawdę nie miałem żadnych szans. Co nie oznacza, że jutro nie występuję w wyścigu, po prostu nie biję się o pole position dzisiaj. Jutro startuję z dalszych pozycji,
No i tak naprawdę jutro jest ten kluczowy dzień, jak to wszystko będzie wyglądało i jutro będziemy się ścigać nie z czasem, ale ze sobą. Mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć jak najlepszy wynik, tak naprawdę dla mnie, bo o wszystkich kierowcach nie wspominam, wiem, że raczej nie mam o co walczyć. Tym bardziej, że jestem tutaj jako gość, nie chcę im przeszkadzać, bo walczą oni o punkty w ogólnej klasyfikacji, więc myślę, że ja będę się po prostu dobrze bawił z tym samochodem, a im pozwolę bić się o tak cenne dla nich punkty. Moi drodzy, jestem właśnie po drugim wyścigu. Cała impreza dobiegła końca. Przyjechałem bodajże na 14 miejscu aktualnie, ale jeszcze nie mam wyniku, więc nie wiem dokładnie. No zabawa jest przednia. Przepraszam za mój wygląd, ale właśnie z tego co widzieliście, wysiadłem z samochodu, właśnie dopiero skończyliśmy wyścig. Podsumowując, rewelacyjna zabawa. Naprawdę polecam każdemu, kto ma w portfelu około 120 tysięcy złotych. Tyle kosztuje udział w całym sezonie w Kia Platinum Cup. 55 tysięcy to jest wartość samochodu i każdy start około 12 tysięcy złotych. Powiem szczerze, tak. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tu wrócę, bo naprawdę zabawa rewelacyjna. Jestem cały mokry, zmęczony, mam przed sobą 500 km, ale jestem tak szczęśliwy jak nigdy, ponieważ tyle, ile frajdy daje ten mały samochodzik, taki ja to nawet sobie nie wyobrażałem, że to może tak fajnie wyglądać i że może tak dobrze człowiek się bawić. Miałem w samochodzie ponad 50 stopni, ale mnie to nie interesowało. Parłem do przodu i chciałem się tylko ścigać z innymi. Dałem z siebie wszystko, wiedziałem, że tak naprawdę nie wygram tego wyścigu, no bo nie miałem szans z chłopakami, którzy są naprawdę rewelacyjni. Ale myślę, że i tak to 14 miejsce na 18 nie jest źle. Ja dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że Wam się film podobał. Wracam w tym momencie się wykąpać, przebrać i jadę do Krakowa, bo przede mną jeszcze, tak jak powiedziałem, 500 km.